Podcast GryOnline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Adam, jest ze mną niezastąpiony Maciek. Dzień dobry. I po raz kolejny, ale po raz pierwszy, jeśli oglądacie to na YouTube, na kanale TVGry+, podsumujemy sobie wydarzenia poprzedniego tygodnia. Ale zanim zaczniemy, to kilka informacji organizacyjnych. Po pierwsze, partnerem dzisiejszego odcinka jest Fundacja Esports World Cup więc to jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że ogólnie rzecz biorąc dużo się u nas zmienia, następują zmiany organizacyjne i jedną z nich jest również e, szefostwo w serwisie Gry Online. Maciek, zostałeś redaktorem naczelnym serwisu Gry Online e, od 1 grudnia, tak? Tak, dokładnie. I powiedz mi, Maciek, jak to jest być redaktorem naczelnym? Dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć co cenię w życiu najbardziej powiedziałbym że ludzi ludzi którzy podali mi pomocną dłoń kiedy sobie nie radziłem kiedy byłem sam i co Siej, ciekawe oddam sobie dlatego i będę od choćby sadzić marchew Okej okay. A jak się czujesz jako redaktor naczelny Wiesz, co, tak mówiąc już zupełnie serio, i nie odnosząc się do starych cringe'owych filmów tudzież dubbingu, dubbingu polskiego, to dużo ekscytacji, dużo radości. Wiadomo, oczywiście sporo stresu, co jest chyba normalne na tym etapie, ale wiesz co, też czuję taką fajną nadzieję, bo e, wiem, że nie dałbym rady, gdyby nie otaczali mnie. Tak, fajni ludzie, fantastyczni, zdolni, kreatywni, których mamy. My nagrywamy to na drugim piętrze naszego budynku. Gdy to nagramy, zejdziemy na parter do tych ludzi i będziemy prawdopodobnie siedzieć i omawiać dzisiejszy lunch plebiscytu na grę roku. Także jest mi o tyle łatwiej, że po prostu mam z kim współpracować, kto mi zawsze pomoże, doradzi, a jest to dla mnie zupełnie nowa rola, więc jakby wiesz, potrzebuję tych rad. I, I myślę, że będzie super. No, zobaczymy, zobaczycie również wy, dużo zmian się szykuje, takich naszych wewnętrznych i takich zewnętrznych, które na pewno zobaczycie, więc już pierwszy symptom macie chociażby na kanale TV Gry, o którym mówi Michał Mańka, o zmianach na kanale i na kanale tym tutaj TV Gry+. Tak, trzymajmy, w, my, my w redakcji trzymamy wszyscy kciuki i zachęcamy również do trzymania kciuków za Maćka no bo zawsze na początku jest najtrudniej i trzeba się do wszystkich nowych rzeczy przyzwyczaić. E, tak, Michał Mańka, e, zachęcamy do obejrzenia materiału o przyszłości TV Gry, tego materiału, który mówi głównie o dużym kanale, ale teraz jeszcze w kwestiach organizacyjnych parę słów na temat tego mniejszego kanału, powiedzmy, to znaczy TV Gry Plus będzie kanałem, na którym zacznie się pojawiać, już zaczęło się pojawiać znacznie więcej materiałów z członkami redakcji serwisu Gry Online. Czyli ale również z gościnnymi występami ekipy z TV gry. E, I to będzie kanał, na którym będziecie mogli obejrzeć nasze rozmowy na temat gier, będziecie mogli posłuchać jakieś tam, nie wiem, zobaczyć poradniki. Testowaliśmy pierwszy taki poradnik tydzień temu na tym kanale, e, będziemy publikowali również jakieś analizy. Będą też bardziej klasyczne materiały publicystyczne w stylu TV gry, e, które, do których jesteście przyzwyczajeni też. Choć pewnie nie w takiej liczbie. No i oczywiście zostaną flesze, flesze czyli codzienne podsumowanie najważniejszych, zazwyczaj z pięciu powiedzmy najważniejszych wydarzeń danego dnia. Więc jakby będzie trochę starego, będzie trochę nowego, będzie trochę nowych twarzy, ale będziesz trochę starych twarzy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jestem osobą, jakby tutaj w gry online, odpowiedzialną za ten redakcyjny aspekt wideo, bo tak go nazywamy, jakby w przeciwieństwie do tego TV-gry, TV powiedzmy, które jest właśnie tym dużym, to my nazywamy to redakcyjnym w tym sensie, że są to redaktorzy gry online, którzy się teraz angażują trochę bardziej w wideo, jest to coś dla nas nowego w zasadzie, czegoś, czego się jeszcze uczymy, więc też liczymy na to, że nie będziecie nas jakoś bardzo besztać za różne jakieś tam wpadki przejęzyczenia i inne takie, ale też liczymy na jakąś taką sensowną krytykę, na opinię, może rzeczywiście nie jest złym pomysłem, tak jak Michał sugerował na TV-gry, ale też Robimy może jakąś ankietę taką zamkniętą, w sensie nie taką, że w komentarzach, ale że będziecie mogli na przykład napisać nam co, nam, co wam się podoba, co wam się nie podoba, w formie takiej niekoniecznie publicznej, tylko bardziej skierowanej do nas. Może to będzie dobre miejsce na taki fajny feedback. E, więc tyle jeśli chodzi o te. O te, o, o te organizacyjne aspekty. Tak mi się w każdym razie wydaje. Eee, I możemy przejść do podsumowania tygodnia. <gry> tygodnia, który w teorii, gdyby ktoś mnie spytał, co się będzie działo w grudniu, to bym powiedział: w grudniu się przecież nic nie dzieje. Są ostatnie jakieś premiery, wychodzą, przepychają się tam jak ten awatar z chyba zeszłego tygodnia, tak mi się wydaje. I co? I w sumie nic się nie dzieje. okazuje się, że to jest nieprawda, bo dzieje się całkiem sporo. Eee, I zaczniemy może od takich raczej sympatycznych rzeczy, od takich e, miłych. To są chyba w sumie dobry, dobry moment teoretycznie na takie gry e, relaksacyjne, bo w zeszłym tygodniu wyszedł e, czy nawet nie w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu wyszedł House Flipper 2, ale o House Flipperze 2 mam osobną rozmowę. Michał Mańka rozmawiał z twórcami House Flippera, godzinną, bardzo szaloną, pokręconą, śmieszną, i e, bardzo nietypową formę. Jesteśmy ciekawi, jak wam się spodobałem. zachęcałem Was do obejrzenia tam, a my będziemy mówili o dwóch grach e, strategicznych, które wyszły w ostatnim czasie, czyli Pioneers of Pagonia czyli gry, którą zrobił jeden z twórców klasycznych Settlersów, który się nazywa, sięgnę sobie tutaj do notatek, Volker, czy znaczy Volker Vertisch. Co jest ciekawe w sumie, bo człowiek, którego nazwisko powinienem znać jako dziecko, przecież się na Settlersach wychowałem i nie mam pojęcia, jak się nazywają twórcy Settlersów i muszę patrzeć w notatki, to, no, to jest, jest smutne. chyba wiem dlaczego, wyparcie tego, co niemieckie. Ciągle, <laughs> ciągle to mamy w sobie. <laughs> nie, tak zupełnie serio, to jest po prostu... To jest taki smutna refleksja na temat gier, że w gruncie rzeczy robimy, te gry, znaczy twórcy robią gry i my je czasem potrafimy uwielbiać, i bardzo często nawet nie znamy nazwisk e, ludzi, którzy za tym stoją. No tak. Uwielbiamy Gotika, ale niekoniecznie wiemy, kto za nim stoi. No. Tak? Jest jakaś grupa fanów Gotika, która wie, ale myślę, że większość osób po prostu tego nie wie. E, i, no i tak samo jest właśnie w przypadku settlersów. I to jest dla mnie o tyle ciekawe. Ty grałeś w ogóle w tych. Pionieru, tak. pagoni. No, nie, nie, zbyt długo, bo to jest Lili Access. Ja mam takie zdanie, że nigdy nie testuję Lili Accessów, chyba że muszę napisać tekst, ale jeżeli nie, jeżeli robię to prywatnie, to nigdy nie gram w nie długo, długo, ponieważ nie chcę sobie niszczyć zabawy przed głównym daniem, które otrzymam tam za jakiś określony czas. Ale tak, pograłem chwilę i muszę powiedzieć, że jak na Lili Access to prezentuje się bardzo o dziwo. Skrojony jako gotowy produkt. Oczywiście ma on dużo, jakby są tam wady, w tym sensie wady, czy też braki. Po prostu, oprócz tego, że cały czas czujesz, że jest bardzo spokojnie i to jest właśnie gra relaxacyjna to jest świetne pojęcie, bo ja absolutnie czułem się zrelaksowany. Potem jest wszystko kolorowe, stawiasz sobie te budyneczki, drwala, uruchamiasz pierwsze łańcuchy produkcyjne. No, ale to cierpi na ten syndrom settlersów dzisiejszych, czyli w pewnym momencie. Kończy się zabawa. W sensie nie masz wcale co robić. Nie ma wyzwania. Gra jest absolutnie prosta. Przy czym ja, ja bym za bardzo nie jechał po tej grze za to, no bo to jest początek drogi de facto i roadmap jest rozrysowany a kolejnych aktualizacji do tej gry. Wygląda to obiecująco i zobaczymy. Ja jestem, byłem wielkim fanem Settlers, gadaliśmy chyba o tym ostatnio nawet. Tak, tak. I to w 3D gdzieś tam zatraciło swój, swój fan, swoją swój jakąś taką jakość, a myślę, że jest o co walczyć, bo fajnie by było stworzyć. Ja nie mówię, że byłaby to gra rewolucyjna, ale że byłaby to fajna gierka, w której możesz sobie posiedzieć kilka czy kilkanaście godzin i dobrze się bawić, mając też jakieś wyzwanie, a nie tylko stawiając kolejne budyneczki. A ja właśnie m, będę troszeczkę w opozycji, bo czytałem wczoraj tekst Konrada Sarzyńskiego o bardzo smakowitym pseudonimie Eklerek, który napisał u nas jakby wrażenia swoje. Konrad jest miłośnikiem strategii, e, z, również tych właśnie ekonomicznych, bardzo dużo w nie gra, wszystkich tych city builderów, którzy jak lubi je nazywać wieś builderów, bo tak naprawdę zazwyczaj miast w nie, nie budujemy, mm -hmm. tylko Ikładnie. jakieś malutkie wioseczki. Ale i, i ten tekst miał w sumie intrygujący tytuł który zacytuję teraz, on mówił w ten sposób: Może to nie nowe settlersy były złe, ale ja stałem się zrzędliwy. I uważam, że to jest dobre wyjście do refleksji na temat tego, że jest coś i zresztą do tego właśnie Konrad wychodzi w swoim tekście, że coś jest nie tak z tymi grami mm, Powiedzmy starej daty, z strategiami ekonomicznymi, że one się zatrzymały w miejscu mm -hmm. i one, tak jak to mówisz, nie oferują za wiele, i, i to był problem, że tak naprawdę te nowe settlersy, tam jakoś, tam, no, jakoś się nazywa, nawet nie pamiętam, jak się nazywa, jakiś podtytuł miały, mm. ale coś z Alliance chyba. Tak, tak? coś z Alliance. Tak. W każdym razie i one nie były grą, która była, nie wiem, dużo gorsza, myślę, od dwójki, jeżeli spojrzeć na przykład na poziom skomplikowania, bo przecież dwójka miała, nie wiem bardzo złą sztuczną inteligencję. No przecież przeciwnicy potrafili marnować patwornie dużo zasobów, wysyłając jednostki, na przykład najlepsze swoich generałów do ostrzeliwanych przez katapulty zamków, czy, czy, czy wież. I tracili w ten sposób, jakby to ona miała wiele wad. Była za każdym razem bardzo powtarzalna. I może rzeczywiście to nie jest tak, że bo ja mam jakiś taki problem z tego typu grami, że z jednej strony bardzo ciepło je wspominam, a z drugiej strony właśnie nie potrafię w nie grać. I jak wychodzi nowa, to mi się w nią nie chce grać. Jeśli już coś mogę odpalić, to właśnie stare settlersy, ale to dlatego, że one mają ten element nostalgii, słyszę te dźwięki, to od razu sobie jakby przenoszę się tam do młodości i jest mi miło na serduszku. Ale w nowe nie, bo nie ma tego elementu nostalgii, a gry mnie nie porywają. I właśnie może racja, może to nie jest problem we mnie, tylko problem w tym, że wiele tych gier po prostu nie wnosi nic nowego, nie oferuje jest po prostu dla wielu graczy, takich jak ja, to nie znaczy że dla wszystkich, ale dla takich jak ja, którzy szukają jednak jakiegoś skomplikowania, jakiegoś wyzwania w grze, okazują się po prostu trochę nudne. Mm. I no i właśnie tekst, tekst Konrada dał jakby nasuną mi tą refleksję, że może coś jest nie tak, że to nie jest problem, e, że ja nie dostrzegam czegoś w Pagoni, tylko, którą akurat jeszcze nie grałem, ale mam podobne doświadczenia z innymi tego typu e, sympatycznymi City Builderami, którym się nudzą po godzinie czy dwóch po prostu. Nie widzę w nich nic ciekawego. I e, może ja nie jestem już targetem po prostu, a może te gry stoją w miejscu za bardzo. Więc no, to jest... Wiesz, słuchaj, jakby z jakiegoś powodu ten gatunek nie przetrwał do dzisiaj w takim ch chwale i glorii, w jakiej trwał w latach 2000+, plus, tak, jakby wtedy wszyscy, każdy wiedział jak gdyby wychodził kolejny City Bleeder to każdy chciał z niego zagrać, albo przynajmniej wiedział co to jest za gra, umiał wymienić z nazwy. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj raczej grają w to, może nie licząc Anno, które jednak osiągnęło duży sukces, ale jakby większość tych gierek to jest pozycje niszowe, nawet teraz. I rozumiem takie podejście jak najbardziej. Wydaje mi się, że te gry nie zmieniły się aż tak bardzo, oprócz wiadomo oprawy graficznej i wciąż są w. Tymi samymi grami, czy też opartymi na podobnych mechanikach, co kiedyś. Ale z drugiej strony, mi się wydaje, że to jest trochę kwestia podejścia. Ja na przykład traktuję tego typu gry bardzo praktycznie. One mi mają służyć nie na kilkadziesiąt godzin, nawet nie na kilkanaście. Ja przychodzę, zaczynam sobie budować. Nie przechodzę ich prawie nigdy do końca, bo po pierwsze fabułki w tych grach to jest po co to przechodzić? No pretekst, tak. tak. Więc jakby cały fan polega na tym budowaniu i mi to sprawia radość, a gdy przestaje mi to sprawiać radość po paru godzinach, nie powiem, że po jednej, dwóch, tylko po kilku do kilkunastu, to wiesz, co, to mi wystarczy. I, i dziękuję, i, i wracam może do gry parę lat później, gdy zechce mi się znowu zbudować. Z Anno jest trochę inaczej, Anno jest, stanowi duże wyzwanie. Ale w sumie traktuję tę grę podobnie. Przychodzę, zaczynam budować, i w pewnym momencie mówię dość, dziękuję. Ja jednak widzę po prostu dużą różnicę. Anna było serią zawsze skomplikowaną, ale serią, która mm, zrozumiała, w czym tkwi jej urok, i właśnie szła w kierunku skomplikowania, w tego, żeby się cały czas coś działo. A właśnie te nowe settlersy, czy gry typu pagonia mnie odstraszają tym, że są zasadniczo powtarzalne i bardzo proste. I... I, i, I to jest w ogóle mój problem ze starszymi grami czasami. To znaczy, jakbym miał na przykład powiedzieć, który Dum, notabene Dum obchodzi 30-lecie e, teraz, właśnie, mm -hmm. e, Więc jakbym miał powiedzieć, który Dum jest najlepszym, najlepszą grą, tak z punktu widzenia jakby gameplayowego, no to nowe Dumy są lepsze od, od, od no, klasycznych tak. Dumów. I <laughs> mnie klasyczne Dumy, jakby ostatecznie ich nie przechodzę w tym momencie. To nie jest tak, że jestem w stanie sobie odpalić Duma 2 czy Duma 1 i przejść po prostu. Nie znajduję w nich takiego wyzwania, jakiego bym chciał, i które mi dają nowe dumy, na przykład, nie? Więc e, podobnie na to patrzę. No, mówię, może nie do końca jestem targetem, a może rzeczywiście te gry się za bardzo zatrzymały, i jak dla mnie, bo po prostu mam taką myśl, czy one trochę za bardzo nie żerują na, na nostalgii, e, i czy nie mogłyby się trochę zmienić, i to, co mi tą myśl potwierdza, to jest druga gra, o której zaraz powiemy. Polska gra, która zebrała świetne recenzje na razie, w sensie ona już od lat była dostępna, chyba od lat w każdym razie, bo była w, 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 we wczesnym dostępie. To tak a propos przejęzyczania się. E, I to się nazywa Against the Storm. Mm -hmm. I to są dla mnie gry, które city czy wieśbuildery, które coś nowego wnoszą do gatunku. Czy to będzie Timber, e, Timber e, Born. Born. Timber Born czy to będzie Against the Storm, czy to będzie They Are Billions, które na przykład właśnie They Are Billions i zresztą parę klonów potem They Are Billions, to mm -hmm. z kolei jest połączenie takiego RTS-a z grą typu rogalik, survivalową, gdzie cały czas narasta zagrożenie i kolejne fale, w tym wypadku zombie, atakują twoją osadę, więc jakby zamiast robić kolejne Age of Empires, bo to jest w tym wypadku to jest RTS, taki bardziej klasyczny, no to twórcy zrobili grę, połączenie RTS-a z jakimś elementem rogalikowym czy survivalowym, Against the Storm, który też zresztą grałeś, tak? Czym jest Against the Storm? O, oh, wieś, wie, tak, wieś bilder, ale w lesie, dziejący się w lesie, z e, bardzo ciekawym klimatem, który uderza cię już w zasadzie od początku. E, to jest dziwne. No, n, z jednej strony wygląda to zupełnie tak jak zawsze, czyli stawiasz sobie budyneczki, chatę drwala, e, żeby zebrać drewno, ale z drugiej strony bardzo szybko się okazuje, że po pierwsze nie masz takiej przestrzeni otwartej, jak w każdym city builderze, gdzie musisz się po prostu zmieścić na mapie. Nie, tutaj musisz trochę wykopać sobie, czy też wyrżnąć, wyrąbać, o to jest dobre słowo, miejsce na twoje budynki, korzystając z dwali. Czyli innym słowy wracamy do GAT Simulator w pokroju Dungeon Keeper, gdzie trzeba było kopać korytarze, żeby zrobić sobie miejsce na swoje komnaty. Innymi słowy, cały czas progres polega na tym, że musisz sobie powiększać jakby teren twojej osady, wyrąbując kolejne drzewa. To wyrąbywanie drzewa znowuż wiąże się z konsekwencjami tych, co stawiać kolejne chaty trwala, uruchamiać pierwsze łańcuchy produkcyjne. No ale tam dodaję taki współczynnik, i taką fabułkę, która, w której las nie jest taki do końca zwyczajny. Ten las jest no, jakiś tajemniczy i zły. I jest coś, taki współczynnik dodany jak wrogość lasu, który brzmi tak trochę spuki, ale... Ale dlaczego zły? Może po prostu no, wycinamy no, drzewa, dobrze, no. mordujemy las, a on się broni i zaraz zły. Hello! Może popatrzmy tutaj na argumenty lasu na przykład. Może rację, to trzeba zapytać o to twórców gry, dlaczego to, to popierają. Dlaczego szkalują lasy. No ale e, nie mniej chodzi o to, właśnie, że, że, że wrogość tego lasu y, wzrasta i, i, i robi się coraz bardziej nieprzyjemnie nasze y, postaci. A mamy, jest tam parę razy w grze, nie, są, nie ma tylko ludzi, ale są też bobry, są jaszczury i chyba harpie. Każda w ogóle z tych raz to też jest w ogóle analogia do starych gier, bullfroga chociażby ma swoje jakby lepsze i gorsze strony. W czymś się specjalizuje, w czymś nie, ma swoje wymagania, na przykład jaszczury z racji tego, że są zimnokrwiste, to wolą siedzieć przy palenisku. I, i, I trzeba to wziąć pod uwagę. Mając współczynnik determinacji, który jest takim jakby współczynnikiem morale z Frostpunka. W ogóle gra nawiązuje sporo do Frostpunka, nie tylko do, do wspomnianego Dungeon Keeper. O właśnie, bo tak a propos, mówiłem o tych grach, które zmieniły formułę, potrafiły mhm. coś nowego wnieść. No to Frostpunk oczywiście, tak? tak? I, i, I właśnie games The z tego korzysta. I to tak dość mocno, bo na centrum naszego, naszego miasta jest palenisko, którym musimy pilnować tego ognia, żeby się ciągle paliło. Inaczej ludzie straczą, stracą nadzieję. Ale nie tylko to. Grama jest bardzo trudna. Ona nie, To nie jest prosty city builder. Pytanie w ogóle, czy to jest city builder? Bo tak naprawdę budyneczki sobie stawiamy, ale. Na tym gra się nie kończy. Tu nie chodzi o sam fakt budowania. Tu chodzi o to, że musisz progresować poprzez wyrąbywanie nowych korytarzy, tudzież przestrzeni dla Twoich domków, twoich, twoich ras i żeby oczywiście odnajdywać surowce, potem te surowce przetwarzać na jakieś tam produkty. Jest ileś typów jedzenia w ogóle, ileś typów tam konkretnych materiałów, które służą czemu innemu. Mnóstwo tego jest. Naprawdę dodali bardzo mnóstwo fajnych mechanik, ale. Są tam takie polanki i jakby tutaj jest, dochodzi taki aspekt tego, że nie, w zasadzie nie wiesz, one są randomowo generowane. Nie wiesz, co spotkasz na danej polance, ponieważ ma fog of war na sobie, więc nie widzisz, co tam jest. Dopiero jak się przekopiesz, przepraszam za to kopać, mi się ciągle z tym Dungeon Keeper kojarzy, ale jak wyrąbiesz sobie drogę do tej polanki... Dopiero widzi co tam jest i tam może być różne różne wydarzenia trochę takie ja mam cały czas wrażenie jak gram w Agens ze stąd że to jest trochę planszówka nie że zaraz wylosuję kartę zdarzenia i będę musiał się jakoś odnieść zareagować ale to jest to co w ogóle mówisz ile rzeczy mówisz to już pokazuje jak jak że jakby w kontekście tego wcześniejszej mojej refleksji, że są właśnie gry, które potrafią coś nowego wnieść do gatunku, które nie idą tymi ścieżkami: o, popatrz, będziesz miał nowe settlersy, zbudujesz sobie znowu drwala, i zbudujesz sobie znowu będziesz deski robić z tego drewna, i budować kolejne domki. I w sumie będziesz znudzić się ta gra, po, znaczy poznasz ją po półtorej czy dwóch godzinach w całości, a tu nagle się okazuje, można robić inne gry strategiczne, można robić gry e, City Buildery, które mają w sobie coś. Nowego, świeżego, innego. Zresztą Against the Storm zebrał znakomite recenzje. Na Metacritic to jest 93. Bardzo wysoko. Na Steamie również gracze bardzo, bardzo dobrze oceniają tę grę. No i do tego metakrytykowego wyniku dołożyliśmy się również i my. Eee, Rafał Sankowski napisał recenzję u nas i dał grze 9,5. Mówiąc, bardzo że jest to City Builder prawie doskonały. Więc myślę, że warto. Popatrzeć na to, co, czym jest Against the Storm, nawet jeśli nie jesteś jakimiś wielkimi miłośnikami gatunku, bo to jest gra, która zdecydowanie się ponad poziom wybija. No i tak, tak. E, takie dwie gry e, strategiczne w ostatnim czasie wyszły. Myślę, że warto było je omówić, zwłaszcza, że są trochę inne. Jedna właśnie stawia przed kraczami wyzwanie, druga jest bardziej relaksacyjno-nostalgiczna, więc do wyboru, do koloru, tak. Ale ostatni tydzień to również e, wydarzenia mniej optymistyczne niż mhm. dwie premiery. A w zasadzie premiera, ale taka bardzo nieoptymistyczna, czy znaczy sumie... spektakularna na pewno była. Tak. W zasadzie chyba możemy mówić, albo przynajmniej mieć dużą szansę, że jest to największa wtopa tego roku, jeżeli mm. chodzi o, o to, co się wydarzyło. I chodzi o grę ee, The Day Before, tak? A day Before, czy The Day Before? The, 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 the Day Before, czyli ten dzień przed. E, jest to gra, o której mogliście słyszeć. Mogliście słyszeć, ponieważ ona na pewnym etapie była jedną z najchętniej wishlistowanych gier na Steamie, wishlistowanych, czyli ludzie wrzucali ją na swoje listy e, życzeń na Steama, czekali na tą grę i to był rzeczywiście duży tytuł. Tak, ale to było takie czekanie, wiesz, jest taka grupa ludzi, która uwielbia patrzeć jak się komuś podwinie noga. I tylko czekają aż to, na przykład są ludzie, którzy oglądają łyżwiarstwo e, figurowe tylko po to, żeby poczekać aż się ta para wywali robiąc akrobację, tak? Kompletnie inaczej, nie mówię, że ja taki jestem. <grym <grym Kompletnie w ogóle łyżwiarstwo ich nie interesuje, ale te wypadki są spoko. Albo Formuły 1. Ale to, to chyba się rzadko zdarza. I no, tutaj więc... pytanie, ilu followers jak rzadko? W Czy tutaj... Czyli oglądasz jednak to łyżwiarstwo, nieważne, tak? nieważne, wróćmy do tej Before. I tutaj pytanie, Bastet. ilu tych followersów rzeczywiście liczyło na tą grę, bo ponieważ od pewnego momentu było wiadomo, że coś jest nie tak. Marketing zadziałał moim zdaniem za bardzo i zbyt agresywnie. To jest zupełnie normalne, że gry twórcy inspirują się innymi dziełami. To jest legalne, możliwe jak najbardziej, ale jednak, kiedy nazywasz grę tak, the day before, robisz to fontem, yy, który. fontem jakby i, i jakby cała okładka przypomina ci pewną znaną grę doc. Dog. The, the, the Last of Us, tak? Tak. I. I potem jeszcze skroisz trailer do gry, który ma bardzo dużo efektownych scen, ale też nawiązuje do, do, do The Last of Us oraz do Call of Duty. Mało tego w tym trailerze, nie wiem czy widzieliście analizy. Tam są dosłownie pokazane kadry, które zostały, no nie powiem, przekopiowane jeden do jeden, ale zostały zrekonstruowane tak, w ten tak, sam tak, sposób. Tak, widziałem, widziałem, tak. I to już jest takie, to jest coś, czego ludzie. Nie lubią. To jest jakby, hej, Koleś, zrób swoje, tak? Tak, bo, bo to było tak, że na początku pokazali bardzo ładnie wyglądające trailery i zaczął się budować hype. I on w pewnym momencie, właśnie, za dużo było, bardzo pozytywny ten feedback. Ale właśnie był ten trailer, on chyba był z początku tego roku, którym twórcy właśnie pokazali te kopie cudzych pomysłów. I wtedy zaczęło, zaczęli ludzie mieć coraz więcej pytań. Nagle zwrócili uwagę, że przecież te poprzednie materiały Promocyjne bardzo przypominały w swoim układzie, kolorystyce, kadrach, na przykład The Division albo Snow Runera. Więc nagle się okazało, że to nie jest pierwszy raz, jak twórcy kopiują marketing cudzy, tylko kolejny raz. I zaczęło się pojawiać coraz więcej pytań. Okazało się, że premiera gry jest przesuwana, przesuwana. Trailer, twórcy obiecywali, że pokażą nam prawdziwy gameplay z gry, taki niecięty, niemontowany i tak dalej. I to też trwało, trwało, w końcu go pokazali i rzeczywiście tam ten gameplay pokazali, ale. Cóż, za chwilę powiemy, dlaczego to nie do końca mimo wszystko pokazało prawdę, nie? Ale... Więc ta cała atmosfera gęstniała, robiła się coraz bardziej toksyczna. E, no i wszyscy czekali na tą premierę, co się okaże. Tak. E, I... No i, i wyszło co? Wyszła kupa jedna wielka. No wyszła kupa. Nie wiem, czy widzieliście na sieci niesamowite glicze, które powstały. Ale to są tak e, prześmieszne glicze, które... Cyberpunk się przy tym chowa. Po prostu glitch, w którym nagle postać zamienia się w gigantycznego olbrzyma z jakiegoś powodu. Tak, to. <noise> po prostu tak creepy, tak. że można się przestraszyć. Znaczy, to było nawet ciekawe artystycznie. Znaczy, tak. gdyby to była jakaś gra typu Alan Wake, to powiedziałbym, że fajny pomysł, żeby stworzyć taki creepy klimat, ale to nie było zamierzone. Więc. No niemniej wyszło tutaj trochę Trochę tak, może to jest krzywdzące porównanie, ale trochę tak jest No Man's Sky przy premierze. W sensie było on dużo naobiecywane, nagle wychodzi i co to jest w ogóle? No, gdzie, jest to wszystkie, gdzie są te obietnice? Czy myślę, że trochę krzywdzące, bo No Man's Sky, nawet jeśli było na premierę grą na pewno niespełniającą tych wszystkich obietnic, mm. to jednak było grą, która miała w sobie. Gameplay? Nie była krapem. Nie była takim zupełnym krapem. Ja nie odpaliłem ee, The Day Before. No ja nie zdążyłem. Tak. Już, już jakby nie zrobimy tego, ponieważ gra została w międzyczasie, parę dni po premierze, jakby skasowana, wyłączono serwery i, i do widzenia. To, co było takie najbardziej od razu rzucające się w oczy, to fakt, że twórcy obiecywali w ogóle coś, okrzyknięto tą grę szybko, że to jest coś w stylu ee, The Last of Us MMO, a Padły takie frazy, że to może być Daisy Killer, bo też się wydawało, że ta gra przypomina Daisy i tak dalej. Wyszło z tego, że to nie jest ani MMO, ani nie jest to gra z otwartym światem. Jest to bardzo ubogi, bardzo źle zaprojektowany extraction shooter, czyli gra, w której trafiasz do jakiejś tam przestrzeni w której możesz zbierać różne przedmioty i zachowasz je tylko, jeśli uda ci się dojść do takiego miejsca, w którego możesz się ewakuować z tej przestrzeni, z tej, tej mapki, a jeśli zginiesz, to tracisz wszystko, co masz. Więc jakby to jest gatunek dzisiaj popularny. Nie rozumiem dlaczego, ale tak. Jest to popularny gatunek, e, zresztą popularny e, znaczy najpopularniejsza gra czyli Escape from Tarkov to jest mm -hmm. chyba najpopularniejsza yes. gra tego typu i też ten model próbują kopiować teraz więksi wydawcy bo też parę takich gier chyba nawet Ubisoft też taką swoją grę zapowiedział e, i te elementy właśnie też były trochę może e, w, Dei, w, w The Division chyba dwa też jakieś takie elementy mm -hmm. tego były w każdym razie e, więc jakby okazało się że tam tego nie ma gra jest bardzo źle zbalansowana e, jest bardzo frustrująca. Są glicze, które pozwalają na przykład kopiować pieniądze. Od razu się zebrały grupy graczy, które blokowały dostęp do tych, do tych jakby przestrzeni ewakuacyjnych, więc w zasadzie nie dało się grać. No i stan techniczny był. Stan techniczny był dramatyczny. Tragiczny. To jest w ogóle dziwne, że oni niby pracowali nad tą grą tyle lat, co jest mm -hmm. na, prawie na pewno ściemą, bo to jest niemożliwe, że ogóle, pracowali nad nią aż co, tyle lat. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku, ale ja pisałem do nich, to było chyba po raz pierwszy, kiedy zapowiedzieli tą grę, kiedy to jeszcze był... Y Taki hype na zasadzie, ten trailer czy teaser to był, wyglądał bardzo spektakularnie, tak, tam graficznie było spoko. Nie pokazywali jeszcze wtedy tych pustych przestrzeni i tego, że animacja kuleje i tak dalej. Było wszystko ładnie tak, wiesz, dopieszczone. I napisałem do nich, czy, czy nie chcieliby porozmawiać o tej grze po prostu. Nie odpowiedzieli mi, ale odpowiedzieli mi w dwa lata później, kiedy wydali już ten gameplay, i okazało się, że ludzie zaczęli sądzić, że to jest po prostu skam i że wygląda tragicznie i wtedy nagle piszą hej, a może jednak byśmy porozmawiali. I wtedy ja już mm, może nie. Wygląda, że takie zarzuty, które padały względem tej gry, że oni tak zaprojektowali samouczek, który jest beznadziejny. Tam jest taki samouczek, że chodzimy od jednej postaci do drugiej i słuchamy, co ona ma do powiedzenia w formie jakiejś tam wyjaśnienia nam, powiedzmy, mechanik tej gry. Że oni tak to zaprojektowali, żeby nie dało się zwrócić gry po, go po jego przejściu. To chyba nie jest prawda, bo on był znacznie krótszy, znaczy on nie trwał dwóch godzin, tylko jakieś pół godziny. Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że oni zaprojektowali to rzeczywiście jako takie zupełny, bezczelne oszustwo. Ale no niewątpliwie sprzedawali produkt kompletnie niedorobiony, który nie działał. E, IGN zrecenzował tą grę, dał jej 1 na 10. To jest przepiękne. <grym> tak, tak. Jest przepiękne. ale już chyba nikt tej gry po prostu nie zrecenzuje, no bo nie bardzo jest jak. Więc, e... Tak, ale też myślę, że samej grze nie pomógł też również sama sytuacja, jakby, jakby niejasne, niejasnej produkcji samej gry. Nie wiadomo kto ją robi, znaczy wiemy, Fnatic, ale. Yahoo, chyba opublikowało artykuł na temat tak. studia, że w zasadzie oni byli tam, gdzie adres został podany, i oczywiście studia na miejscu nie ma, jakby było to wynajęte zupełnie fikcyjnie czy też wirtualnie, więc w zasadzie nikogo na miejscu nie zastali, bo no to jest tak, jakby... To jest rosyjska gra. Ona tak, powstawała tak. sobie w Rosji przez jakiś tam czas, jak wiele różnych rosyjskich gier i w momencie, kiedy wybuchła wojna, w zasadzie nie tyle wybuchła wojna, co kiedy Rosja najechała Ukrainę, to, to zaczął być to problem dla, dla, dla deweloperów. Dla części z nich zaczął być to problem na tej zasadzie, że jesteśmy mieszkańcami, obywatelami Rosji, kraju, który najechał sąsiada i się na przykład od tego odcinali. Bardziej wprost. Inni może niekoniecznie nie wiem, chcieli na tyle ryzykować, bo nie było za bardzo wiadomo, co się może wydarzyć. Na przykład takim studiem Icepeak Lodge, to jest studio, które zrobiło patologik. Oni szybko wydali, po paru dniach wydali komunikat, który wisi do dzisiaj na ich Twitterze chyba, w którym się odcinają od tego i twierdzą, że to jest zło. Byli tacy deweloperzy, którzy po prostu wyjeżdżali z Rosji, a też byli tacy, którzy po prostu wyjeżdżali, ale już bardziej, jak sądzę, z powodów ich studia, zwłaszcza z powodów takich marketingowych, czyli chodziło o to, żeby gra nie była kojarzona z Rosją, więc na przykład nagle się okazało, że w zasadzie wszystkie rosyjskie studia, które tworzą gry, to są tak naprawdę studia z Cypru albo z Singapuru, albo z jakichś innych miejsc, gdzie można w łatwy sposób założyć swoją siedzibę, yy, yy, przerejestrować firmę i udawać, że się jest właśnie z innego kraju. No i jednym z tych e, studiów było. Fnatic, które, które, chyba do Singapuru, tak? Tak mi się tak, wydaje, tak, że do, Singapuru do Singapuru się Singapuru. zarejestrowało i tam rzeczywiście miało wirtualną swoją siedzibę. W praktyce gdzie pracowali deweloperzy ciężko powiedzieć, bo rzeczywiście sporo pracowników IT z Rosji się powynosiło do takich krajów okolicznych. To na przykład do Gruzji powyjeżdżali albo do Armenii. No na pewno albo nie były pod tym adresem w każdym nie? razie. Nie byli w każdym razie na Singapurze. co tak. wiesz, co nie sprzyja jakby przejrzystości biznesu, tak? I, I z chwilą, kiedy ludzie jakby tworzą zarzuty o scam, o, o oszustwo, o to, że to jest nic innego jak wyłudzanie pieniędzy, trochę jak wiesz, pamiętasz te Kickstarterowe projekty, które zgarniały kasę tak. i zawijali, zawijali się gdzieś daleko. Tu było podobnie, to tego typu sytuacja, w której masz siedzibę, która nie istnieje, zupełnie ci nie pomaga. Jakby, wiesz, wydaje mi się, że byli skazani na przynajmniej pr porażkę. No bo to, że wydali grę krapa, to też im nie pomogło. Nie wiemy tego jeszcze dzisiaj, bo ten jakby proces trwa. To znaczy na przykład to, tam się dzieją teraz różne rzeczy w ramach tego. Na przykład jedna z poprzednich gier tego studia zmieniła na Steamie jakby swojego producenta. Przy czym twórcy się tłumaczą, że chodzi o to, że nie mają nic wspólnego z tą grą i nie chcieli, żeby ten hejt dotykał tej gry. Ciężko powiedzieć, czy jest to prawda, bo też ciężko im w tym momencie ufać, tak? E, więc jakby dzieje się wokół tej gry dużo, dowiemy się na przykład, bo rzeczywiście, jeżeli to był scam, to teraz pytanie brzmi, czemu twórcy tak szybko się wycofali z niego? Hmm. To znaczy, po czterech chyba dniach ogłosili, że jakby zamykają, że zwracają teraz wydawca tej gry, czyli MyTona, tak bym to przeczytał. Mhm. E, więc, jakby też, e, też chyba że rosyjska firma, wydawca tak, tak. Tej, tej gry, twierdzi, że w porozumieniu ze Steamem zwrócą wszystkie pieniądze. Więc, jakby pytanie brzmi, jeżeli celem było oszukanie ludzi, to po co szybko zwracać pieniądze? Ja tak? myślę, że to nie było, wcale nie było celem oszukania ludzi, jakby taka jest powszechna opinia w internecie. Mnie się wydaje po prostu, że polegli. Indolencja, tak? Nie umieli Tak, dokładnie. Wydali. Jakby polegli na wielu, wielu płaszczyznach. Wydali grę, która mogłaby zostać wydana w ale przy zdecydowanie mniejszym hajpie. Mogliby sobie na nią spoko spokojnie pracować, nie wydając trailerów, które zestawiają ich grę obok The Last of Us Sory. Jakby kiedy próbujesz porównywać z Wiedźminem 3, to wiedz, że dostaniesz po głowie prawdopodobnie ze swoim epg tak, tak, na tak. Znaczy no niewątpliwie tam był, były, elementy oszustwa, ale ciężko powiedzieć do, do końca, jaki był, jaki był ich cel, czy chodziło tylko o że może liczyli, może, może nie, właściciel firmy na przykład zakładał, że, że uda się dowieść produkt. Tak? W ogóle to jest takie urocze i smutne zarazem, znaczy urocze. W sumie to nie jest urocze, ale jest to smutne, że w ramach tej komunikacji oni ogłosili ten list, m, którym tłumaczyli, co, co poszło nie tak, że przepraszają, że zamykają, bla bla bla. Ale tam też był taki tweet, gdzie oni napisali, że to była ich pierwsza gra i że shit happens. I to było takie. <śmiech> <śmiech> A, shit happens, no. Dobry komentarz. Trudna jest w ogóle ta sytuacja do oceny, bo ona ma wiele wymiarów. Nie, na przykład, jest wymiar taki właśnie, kwestii tego, powiedzmy, ukrywania swoich rosyjskich korzeni. Nie wiemy do końca z jakiego powodu, tak? czy z tego powodu, że się wstydzą tego, że jakby czym Rosja się na arenie międzynarodowej dzieje, czy z tego powodu, że chcieli lepiej sprzedać swoją grę. Nie wiemy tego, bo nas nie poinformowali o tym. Nie wiemy, jaki był do końca proces decyzyjny w trakcie wypuszczania tego, bo. No, i pewnie się tego, znaczy inaczej, może się tego dowiemy, może pracownicy będą mówili. No i jest jeszcze wymiar tego, właśnie, że trochę nas to wszystko śmieszy, ale w gruncie rzeczy gdzieś tam są ludzie, którzy może stracili ileś lat życia, którzy może stracili pieniądze. Nie wiemy w ogóle, jak wyglądają na przykład stosunki finansowe dla zwykłych pracowników tej, tej firmy. A The Day Before to nie był czasem, nie było to studio, które zatrudniało ludzi, jakby to powiedzieć, wolontariuszy? Tam była, taki, była taka sprawa sprzed chyba roku, w której wyszło na jaw, że oni się chwalą tym, że zatrudniają ludzi, którzy chcą dla nich pracować za darmo. Co wcale im wtedy, pamiętam, wcale im wtedy nie pomogło w kreowaniu dobrej, przejrzystej wizji biznesu, tylko wręcz przeciwnie, no bo kiedy zatrudniasz ludzi, którym nie płacisz, no wiesz, to, to nie jest jakby. To, to może zostać jakby w domenie wolontariatu z czystego, ale nie powinno zostać włączone do rynku pracy. Tak, tak, tak. No i to jest, jest taka trudna sytuacja. No na pewno ocena jest prosta. tak? Jest fatalna gra, wspaniale, że się nie udała. Jest to jakiś dobry znak dla nie wiem, ludzi, którzy by chcieli tego typu oszustwa robić. Miejmy nadzieję, że jakaś nauczka. E, ale, ale mimo wszystko to jest skomplikowana sytuacja. Na pewno nie znamy jeszcze wszystkich jakby jej e, no wszystkich wymiarów. nie? Wiemy, że gra po prostu była beznadziejna i... E, no. Jest to, znaczy, nie wiem, jest to też śmieszna sytuacja w pewnym sensie. Fajne no, nie wydarzenie. Ukrywać. Tak, jest, jest jakaś taka, taka imba, coś się wydarzyło, coś się dzieje, dlatego właśnie mówiłem na początku, że wbrew pozorom w grudniu się dzieje dużo, no bo właśnie the day before jest jedną z tych rzeczy, które zdecydowanie nie dowiozły, jeżeli chodzi o ten tydzień, przynajmniej ostatni. No i myślę, że tak samo będzie dalej w grudniu, że coś się jeszcze po drodze wydarzy. Nie? No, oby nie, już chyba wystarczy. Mamy jeszcze jeden przykład tygodnia, który nagramy za tydzień, a potem zrobimy sobie małą przerwę świąteczną, no bo bez przesady i wrócimy już w styczniu z, jakby z takimi regularnymi materiałami. Ale jak widać, coś się dzieje. Też się zastanawiałem, czy nie będzie się, e, czy zawsze będzie cicho, ale okazuje się, że to jest też, to znaczy okazuje się, no, niby o tym, wiemy o tym, ale chodzi o to, że są te okienka, kiedy mają premiery duże gry i wtedy rzeczywiście się dużo dzieje, ale z tych okienek, kiedy nie ma premier gier A. Jest dużo się dzieje z kolei w grach długożyjących albo w grach Indii, mm -hmm. które nieraz potrafią mieć zasięgi ogromne, więc jakby jest o czym mówić. Z takich rzeczy, które są ciekawe, to na przykład jest taki polski e, Survival Medieval Dynasty, który wypuścił ostatnio aktualizację, która wprowadziła Coop do tej gry. I który spowodował ogromny wzrost zainteresowania graczy. To znaczy, gra z, chyba rekordy swoje bije jeśli chodzi o popularność w tym momencie. Survivale w ogóle są takim gatunkiem na Steamie bardzo hypowanym, bardzo popularnym, gorącym, więc jeżeli drodzy twórcy robicie jakąś grę, no to pewnie wiecie o tym, że rozmawialiście z kimś o inwestowaniu w waszą grę, to pewnie pytano was, czy robicie Survival, bo to jest taki gatunek w tym momencie modny, ale Medieval Dynasty to jest jedna z tych gier, które. Eee, dodały, właśnie, nową mechanikę i ta mechanika momentalnie przyciąga graczy. Że e, aż mnie, jakby ja nigdy nie grałem w Medieval Dynasty. Też nie, też. Pamiętam, że była to bardzo trudna, żmudna gra. Bo pisaliśmy o tym teksty, redagowałem te teksty. E, zawsze mnie ciekawiła, ale ostatecznie po się sięgnąłem. Ale skoro można zagrać ze znajomymi, to fajny pretekst, żeby po nią sięgnąć. Polacy robią dobre Surgiwale. ciekawe czemu. <noise> Sugerujesz, że. <noise> <noise> Uczyliście tego na polskich ulicach. <noise> Może tak być, tak? Eee, trochę tych Survivali powstaje, rzeczywiście. Powstaje na przykład taki survival, o którym dowiedziałeś się ostatnio. Nie jest to żadna nowa informacja, ale chodzi o odludzie. A tak, jest coś takiego. Rzeczywiście Nie robiłem przegląd polskich gier z Koniną. Robiłem go po to, ponieważ o, warto o tym jeszcze przypomnieć. Dzisiaj. Jeżeli niczego nie zepsujemy, to dzisiaj uruchamiamy plebiscyt na Gra Roku, nasze coroczne wydarzenie, ale poszerzamy go w tym roku o dwie nowe kategorie. Jedna to jest Polska Gra Roku. Gdzie z puli pewnej, pewnej liczby polskich gier będziecie mogli wybrać najlepszą grę polską, ale również najbardziej oczekiwana polska gra następnego roku. I tam też jest sporo kandydatów. I jakby tutaj troszkę poluzowaliśmy kryteria, dlatego żeby dać również dojść do głosu, czy też docenić gry bardziej niszowe, takie mniej, bardziej niskobudżetowe. Dlatego obok, nie wiem, Ghostrunnera 2 zobaczycie właśnie odludzie czy, czy, czy inne tego typu gry, które same w sobie powinny być wielką przygodą, sprawdzanie tych gier. Polecam, okazuje się, że robimy tego bardzo, bardzo dużo i nie mam wcale na myśli tylko i wyłącznie Playwaya, ale naprawdę wielu innych wydawców czy deweloperów tworzy nieprawdopodobne, czasami dość zabawne, Produkcje typu nie, Bloki, na przykład, nie? albo właśnie od ludzi, albo ten projekt OHW, chyba się nazywający, który jest na razie bardziej ciekawostką polską, ale opowiada o latach 90. I, i specyficznym wówczas okresie. Niemniej polecam dzisiaj zajrzeć, to znaczy, kiedy będziecie to słuchać, pewnie za dwa dni. To już będziecie widzieć na stronie nasz plebiscyt Tygodnia. Zagłosujcie, bo warto. Zdecydowanie warto głosować. Plebiscyt jest dla was. Właśnie Wy wtedy decydujecie, co jest waszym zdaniem najlepszą grą roku tego i na co najbardziej czekacie, więc zdecydowanie zachęcamy. Jeśli jeszcze chodzi o aktualizacje, które dodały różne ciekawe rzeczy, no to tak, jest aktualizacja do God of nowego, czyli do Ragnaroka, która dodała, która się pod nazwa Walhala, i która zbiera bardzo dobre recenzje zdecydowanie, w związku z tym jest ona z darmową aktualizacją, to znaczy to nie jest, że jakby trzeba dokupić coś, czy coś tam. Więc jakby to jest super i myślę, że ja sięgnę, bo miałem pewne z Ragnarokiem rozczarowanie jednak, to znaczy nie dlatego, że gra była zła, bo była bardzo dobra, ale moje oczekiwania były naprawdę bardzo wysokie. A Ragnarok był grą, która niewątpliwie, i to widać, powstała z dwóch gier. To znaczy to miała być trylogia e, i powstały dwie gry. W związku z tym widać nierówne tempo, widać przyspieszenie wydarzeń w Ragnaroku i jakby na dłuższą metę ta epickość się gdzieś w tym gubi. Jest jakby takie nierówne tempo tej gry. Więc nie zmienia to faktu, że dobrze się w niej bawiłem. To znaczy to było dobre, nie pamiętam, 30-40 godzin, jakie w tej grze spędziłem i chętnie sięgnę sobie Po to aktualizację, o której Wam przypominamy, że jest, wydarzyła się i już ją można pobrać. Dużą aktualizację dostała również e, gra Path of Exile, czyli Ścieżka Wygnańców. Dostała dodatek Affliction, który oczywiście jak zwykle w przypadku tej gry spowodował nagły wzrost zainteresowania grą. Wszyscy pograją i po jakimś czasie oczywiście zostawią grę i będą czekali na kolejną aktualizację. I jeśli w związku z tym bardzo wam zależy na tym, żeby zagrać sobie w jakiegoś Hack'n'Stash'a, to jest to dobry moment? Nie, 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 poczekaj, poczekaj, bo tu jeszcze teraz aktualizację dostało też Diablo przed wczoraj Też dostałem. Na początku tygodnia, w każdym razie. Dostało aktualizację, ale nawet nie próbowałbym jej porównywać z POE, ponieważ aktualizacja do Diablo 4 jest zaledwie ciekawostką. Jest opartą na tych samych mechanikach, co już widzieliśmy wielokrotnie. Czyli zbierasz pewną walutę, którą to walutę wymieniasz na no inną walutę, a tą inną walutę wymieniasz na przedmioty u Vendora. Koniec. Wspaniale, tak. Więc jeśli nudzi Was Diablo 4, to Path of Exile zaprasza. Chyba że uważacie, że gra jest zbyt skomplikowana, to ja na przykład, i już mam trochę. Nie chcę mi się po prostu jej uczyć, więc. Doszedłem do wniosku, że poczekam te pół roku na start Path of Exile 2, który ma wystartować chyba gdzieś w okolicach czerwca, z tego co pamiętam. I czy na rocznicę Diablo byłoby w takim razie to taki... <noise> rękawica rzucona no, Blizzardowi. No już dawno rzucili i obawiam się, że Blizzard na razie przegrywa. I oni tą rękawicę rzucili trochę tak jak w tych kreskówkach Disneya, że najpierw się wkłada tam cegłę do tej rękawicy. Tak. i jakby to jakby nie jest uczciwa walka, tak mi się wydaje, że tutaj Diablo jest... I mówię tutaj, że to nie jest żadne ze strony Grinding Gear Games, bo, bo ich gra Path of Exile jest po prostu świetna i dwójka zapowiada się znakomicie, więc nic tylko czekać. No Albo... ja muszę się zgodzić, niestety, chociaż należy do fanów Diablo, tak? Jakby zawsze wolałem bardziej Diablo od Poe, a teraz muszę, no trudno no. Poe, górą, diablo, do domu. Kanałami, tak się mówiło u nas. Chyba w Krakowie. Tak się mówiło, że na przykład jeden, jeden klub piłkarski górą, a drugi no. klub piłkarski kanałami. Z, w, miejsce, z którego pochodzę, miało tylko jeden klub piłkarski. Okej. Okay. Nie, to, to Kraków to jest, wiadomo, Wisła i Krakowia, Krakowia i Wisła, nienawiść od lat, od zawsze. Nie, oni się lubią, tylko nie wiedzą, jak zagadać. Tak myślisz? Ej, dobra, to na koniec jeszcze smutna informacja, która jest smutna, ale pewnie niewiele osób nawet ją zauważy, mianowicie oficjalnie zakończył się epoka e, targów E3 nie będzie już więcej targów E3. Mówię oficjalnie, bo w zasadzie to było oczywiste, że to jakby zmierza do, te, do tego końca, że w zasadzie e, pandemia zabiła targi E3. E, no i się okazało, że są już nikomu niepotrzebne. Jest to bardzo smutne. Bardzo smutne wydarzenie w tym sensie, że to była jakaś poka, to było takie miejsce doroczne, taki festiwal, święto graczy, e, na którym rzeczywiście działo się wiele, zapowiadano wiele gier, pokazywano nowe konsole, wszyscy duzi wydawcy tam przyjeżdżali i starali się pokazać jak najwięcej, a teraz no, zastępuje je trochę wakacyjne e, Summer Game Fest. Tak. Potem masz Gamescom, a jeszcze na koniec roku masz The Game Awards i jakby na trzy chyba nie ma do końca miejsca. Szkoda, ponieważ jest to ta impreza, z którą ja się wychowywałem. Jeszcze pamiętam yy, sprawozdania z pism. Kupowany, nie wiem, jaki jest Secret Service czy, czy inny, już nie pamiętam, w którym czytałem te sprawozdania, ale pisało się takie sprawozdania właśnie. Jak było, no bo nie było wtedy internetu, nie mogłeś zobaczyć trailerów, nie mogłeś zobaczyć, co się działo, przeczytać od razu informacji. Czekałeś, aż w kiosku pojawi się numer pisma, brałeś, czytałeś, że tam, no było fajnie, pojechaliśmy, zgubiliśmy toś tam, tu pokazali nam tą grę, na, na pokaz tej gry nas nie wpuścili, bo jesteśmy z Polski. Także, no szkoda, trochę pewne wspomnienia zostają i to tylko to, co zostaje. Wspomnienia pozostają. Pytanie brzmi, czy te zastępstwa będą pełniły rolę podobną, bo pamiętamy, nie wiem, dajmy na to występ Kianu Reevesa na pokazie Cyberpunka. Yy, pamiętamy to wszystko, Your Breathtaking itd. i tak dalej. I jakby to były takie fajne momenty. I takich momentów było nie. wiele. Yy, I trzy... Nie wiem, nie wiem, czy to po prostu jest dobre. To znaczy, myślę, że to było fajne miejsce Mam wrażenie, że pokazywanie samych trailerów na zdalnych konferencjach to nie jest to samo, e, nie ma to tego samego uroku ani dla uczestników, ani nawet dla oglądających, bo jest w tym jakieś znacznie bardziej to jest takie e, zdystansowane, mam wrażenie, mniej takie naturalne, tak jak na przykład wrócił e, bliską e, do tej formy, Sprzed lat, sprzed pandemii, czyli jakby gdzie przyjeżdżają ludzie i się bawią i tak dalej. I jest to, mi się wydaje, że takich wydarzeń nie powinno być więcej. Nawet jeśli w nich nie uczestniczymy, to przecież e, jakby odbieramy to, oglądamy sobie te trailery. Gdyby nie blisko, nie byłoby całej masy memów, nie byłoby trudnych pytań do deweloperów, nie byłoby wielkiej afery związanej z zapowiedzią Diablo Immortal i niespecjalnie dobrego radzenia sobie z. Z pracownikami Blizzarda na krytykę. Nie przygotowani zupełnie byli do tego, ale jakby to jest taka zaleta trochę spontanicznych e, takich e, spotkań na żywo i tego nie będzie, jeśli zostanie to zastąpione tylko i wyłącznie przez e, pokazy typu, o tutaj Sony prezentuje 30 minut swoje trailery, gier na najbliższe pół roku. Dziękuję, do widzenia. To wszystko jest pod kontrolą. Korporacje pewnie zachwycone, no bo dzięki temu, jakby mają wszystko pod kontrolą. A, ale myślę, że my na tym trochę stracimy ostatecznie. No zdecydowanie, zwłaszcza, że tego rodzaju imprezy są jakby, jakby częścią bycia takim graczem, który jest świadom tego, że jest graczem, w sensie chce każdego dnia zdobywać informacje na temat gier i jakby on żyje tym. Nawet jeżeli nie ogląda konferencji do rana, tak? bo większość przecież i E3 i The Game Awards odbywa się, w, odbywało się w USA, w związku z czym jakby w Polsce my to oglądaliśmy późno w nocy i, 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 i wie, jakby nie, nie musisz tego oglądać, ale wiesz, że to istnieje, że to jest pewnego rodzaju święto graczy, pewne wydarzenie, na które odbywa się corocznie i, i, i czekasz mu po pierwsze, czy będziesz mógł powiedzieć, nie no w tym roku E3 było słabe, albo nie no były super trailery i tam wiesz, potem ludzie się przekomarzają, co wygrało, która konferencja dużego wydawcy była tą fajną lub tą niefajną. Szkoda. Szkoda, więc takim smutnym akcentem skończymy dzisiejszy przegląd tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Dajcie znać, co Wam się podobało w tym materiale, co Wam się nie podobało. Dajcie znać, czy, nie wiem, czekaliście na Pagonię albo na Against the Storm, a może graliście w The Day Before. Ta gra nawet ma tytuł podobny do Day's Gone. I ja w kółko mylę te dwa tytuły, po prostu. no. Nie, Day's Gone było po prostu. Dobre. Było bardzo dobre nawet. To jest. tej gone. Recenzowałem. Polecam fajna Gierka od Sony. Niestety nie będzie kontynuacji, ale to już jest co innego. Więc y, czekamy na Wasze opinie. Kłaniamy się bardzo. Pozdrawiamy. Życzymy Wam miłego weekendu i do usłyszenia następnym razem. Papa. Pa. Cześć, cześć.